Afganistan. Pierwsze zamachy pod władzą talibów. Afganistan. Pierwsze zamachy po przejęciu władzy przez talibów. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 19 zostało rannych w 3 zamachach, do jakich doszło w sobotę w Dżalalabadzie. Jak podkreśla AFP, to pierwsze zamachy po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów. W tym 360-tysięcznym mieście we wschodnim Afganistanie zaatakowano m.in. samochód policyjny należących do sił porządkowych talibów. Doszło też do 2 innych wybuchów. W ocenie służb medycznych prowincji Nangarhar, której Dżalalabad jest stolicą, liczba ofiar śmiertelnych tych 3 ataków była wyższa niż podał reprezentant talibów. Zginąć miały 3 osoby. Do godzin popołudniowych w sobotę żadna z organizacji nie przypisała sobie ataków, do jakich doszło w Dżalalabadzie. AFP przypomina w tym kontekście, że prowincja Nangarhar jest regionem, gdzie istnieją silnie rozwinięte struktury państwa islamskiego, Chorasanu ISKA, rywalizującego w Afganistanie z talibami. To właśnie struktury ISKA stały za zamachem na lotnisku w Kabulu 26 sierpnia, w wyniku którego zginęło ponad 100 osób. Poza tymi atakami na wschodzie kraju, w Afganistanie panuje raczej porządek, a życie publiczne powoli się normalizuje w ramach systemu społeczno-religijnego narzuconego przez talibów. W sobotę ponownie zostały otwarte szkoły prywatne i mogli do nich wrócić uczniowie. Przywilej ten dotyczy jednak wyłącznie chłopców. Ani dziewczętom, ani nauczycielkom talibowie nie zezwolili na przystąpienie do zajęć w szkołach, zaznacza AFP.